Przechodzimy do punktu 5. Omówienie spraw bieżących, dyskusja i wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Zatem pozwolę sobie udzielić głosu samemu sobie. Szanowni Państwo, dzisiaj przed sesją otrzymaliście sprawozdanie Zarządu Dzielnicy 10 Sosnowice za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Tym samym obowiązek spoczywający na zarządzie został dopełniony. Druk został doręczony wszystkim, a więc również Pani Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Agnieszce Pogodzie-Tocie, na której z kolei spoczywa to Komisji podjęcie stosownej uchwały opiniującej pozytywnie lub negatywnie to sprawozdanie. Tyle z mojej strony. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tym punkcie? Nie. Zatem przechodzimy do punktu 6. Oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan radny Jończyk, proszę bardzo. Ja chciałem powiedzieć, że odbędzie się spotkanie w szkole podstawowej 43 przy ulicy Myślenickiej w sprawie rozbudowy ulicy Myślenickiej. To spotkanie organizuje ZIKIT wraz z projektantami i my jako Rada Dzielnicy również będziemy w tym uczestniczyć. To będzie 20. I Pan Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Bogusław Kośmidar, też organizuje. I ten komunikat w najbliższych dniach znajdzie się w internecie, zostanie odczytany w parafiach. Będzie 27 w czwartek o godzinie 17. Stop. Tak jest. Czy ja pytanie to... tylko, czy to były dwa spotkania osobno z panem przewodniczącym? Nie, pan przewodniczący zapomniał panu przewodniczącemu. A, rozumiem. Ze strony Rady Dzielnicy 10. Tak samo jak to miało miejsce w poprzednim przypadku, reprezentować naszą Radę będzie Pan Przewodniczący Jończyk. No i tyle. Pan Radny Jałocha być może też, jeśli będzie zainteresowany. W każdym razie tyle odnośnie ulicy Myślenickiej. Teraz jeżeli chodzi o inne ważne sprawy. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z udziałem moim oraz udziałem pana przewodniczącego Andrzeja Jończyka z wiceprezydentem Krakowa panem Tadeuszem Czmielem, dyrekcją ZIKIT-u w osobie dyrektora naczelnego Jerzego Marcinki i wicedyrektora pana Olewicza, a także przedstawicielem UMK Wydziału Biura Planowania Przestrzennego oraz pana prezesa Góry z MPW IK. Poruszane były różnorakie sprawy odnośnie naszej dzielnicy, ale z zakresu finansowania ich ze środków bieżących budżetu miasta Krakowa, tak mi określił to ogólnie bieżących. Ustaliliśmy na tym spotkaniu, że priorytetem dla nas jako dzielnicy z programu nakładkowego jest wykonanie w roku bieżącym nakładki na ulicy Merkuriusza Polskiego. Ustaliliśmy plan nakładkowy, jest to uchwała Rady Miasta Krakowa przeznaczająca środki finansowe na wymianę jezdni na terenie całego Krakowa, a więc również w naszej dzielnicy, ale z budżetu miasta. Ustaliliśmy, że oprócz kanalizacji, która jest bardzo potrzebna w Kosocicach, Sobolewicach i Rajsku, będą też prowadzone prawdopodobnie ze środków ZIKIT-u prace nad poprawieniem odwodnienia w Opatkowicach, gdyż tam wilga wylewa i pomimo, że pan przewodniczący, wiceprzewodniczący Mikuła wiele w tej kwestii zrobił i na przykład jest zrobiony już mostek. Przepust. To ZIKIT prawdopodobnie coś tam dołoży. Mówiliśmy o tym mostku obniżonym i aby go podwyższyć. Co do spraw z budżetu miasta typowych, otrzymaliśmy zapewnienie, że priorytetowa droga oprócz Myślenickiej, a więc budowa ulicy Korpala, wraz z rozszerzeniem ulicy Barta będzie realizowana w roku bieżącym i być może uda się znaleźć dodatkowe środki w budżecie miasta na ten cel, ażeby to zadanie rozszerzyć w stosunku do jego pierwotnej wersji. I mówiliśmy jeszcze o osuwiskach, czyli sprawy, które dotyczy głównie terenów osiedli Sobolewice, Kosocice, Rajsko i tam pan przewodniczący Jończyk będzie prowadzić, ale nie sam, mam nadzieję, że nie spadnie to tylko na jego barki, akcję informującą skierowaną do mieszkańców, ażeby mogli oni uzyskać jeszcze jedną szansę, nazwijmy to, na weryfikację ich przeznaczenia ich działek wynikających z
w chwili obecnej z zapisu dla nich no, dość niekorzystnego, ale w pewnych przypadkach zapewne uzasadnionego, już jest to teren osuwiskowy. Również staraniem pana Andrzeja Jończyka zostanie zakończona historia, to też wczorajsze uzgodnienia, historia przewężenia na ulicy Sawiczewskich związana z osuwiskiem. Tudzież na klinach będzie przywrócona w obecnym kształcie komunikacja autobusem 150-451 z utrzymaniem przystanku końcowego przy ulicy, na ulicy Judyma wraz ze zmianą przystanku, nazwy przystanku z Narwik na Judyma Szkoła. I z grubsza to chyba by było tyle. Jeśli o czym zapomniałem, to pan radny Jończyk może uzupełni. Nie, to wszystko. To wszystko, okej. Okay. Więc spotkanie było bardzo, bardzo owocne i nasze cieszy mnie to, że pan prezydent wskazane przez nas, to jest przeze mnie, przez pana Jończyka, priorytety utrzymał jako te, które są istotne. Proszę bardzo, w punkcie szóstym pan radny Kapera. Ja mam pytanie, kto tylko z naszej dzielnicy 21 radnych na tym spotkaniu było dwóch? Pan przewodniczący i pan przewodniczący Jończyk, tak? Tak. A dlaczego nie ma na przykład przedstawicieli ze wschodniej części naszej dzielnicy? To są ważne sprawy. Przez 3 lata robiono nakładki, ja wiem, tutaj na Kliny, Swoszowice. Tamta nasza część jest zupełnie zapomniana. Już pan powiadam. Po pierwsze, znaczy opowiem w dwóch krokach. Pierwsze, na spotkanie zostali zaproszeni, o doborze osób zaproszonych decydował pan prezydent i co jest całkowicie logicznym, zaprosił osobę, która jest prezydentem całej rady, czyli przewodniczącego. I to jest jakby pierwsza odpowiedź. Do przewodniczącego, do osoby też nie mam wątpliwości, tak? No więc to jest pierwszy krok. A drugi krok jest taki, że przewodniczący ma pełne prawo dobierać sobie według własnego uznania te osoby, które ze sobą zabiera na jakiekolwiek spotkanie. Ja nie posiadam do państwa żadnego zaufania, wręcz przeciwnie. 2 lata temu sami skazaliście się na to, żebym was postrzegał jako osoby nieodpowiedzialne, jako osoby nieodpowiednie. I panie Kapera, gdyby pan nie pisał głupot, kłamstw i pomówień wtedy, kiedy pan próbował odwołać zarząd, to ja bym z panem rozmawiał poważnie. Ale ponieważ pan się wtedy wygłupił, pisząc kłamstwa i pomówienia pod moim adresem, podobnie jak część pozostałych radnych, w związku z tym ja państwa nigdzie nie będę ze sobą zabierać, ponieważ uważam was za osoby nieodpowiedzialne do tego, żeby z wami gdziekolwiek iść. I tyle. Adwocem. Ja ani jednego słowa nie napisałem, ani nie powiedziałem. Podpisał się pan pod uzasadnieniem i to mi wystarczy. Podpis zupełnie co inne. Ja wracam jeszcze do nie sugerowania nie bycie mściwym przez 2 lata, tylko bycie normalnym przewodniczącym całej dzielnicy 10, jakim pan jest, a nie wybiórczo traktowanie tutaj swoich osiedli. Ja sobie też zażyczę, co przez 3 lata, na jakich osiedlach zrobiono nakładki. Które nakładki za jakim kosztem? Przez 4 lata, bo już kończymy kadencję. Więc, a jest ulica bardzo ważna, ja tą sprawą interweniowałem pana prezydenta, ulica Krzemieniecka, która zwozi się ze śmieci z całego Krakowa. Czy ta ulica nie jest warta do nakładki, do zrobienia tam nakładki? Tam, gdzie nie da przejechać. To jest ulica, która jest podziurowana, poszatkowana. Ja dostałem informację z miasta, bo śledziłem tą sprawę, jak wyglądała sprawa. Była sprawa niebieska też do zrobienia, niestety nie dało się zrobić. Opcja jest jaka jest, to jest taka. I tutaj nawet nie ma co dyskutować. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie radny, proszę pamiętać o takim przysłowiu. Jak kuba Bogu, tak Bóg kubie. Dokładnie, ale dopóki się wiadro nosi, dopóki mu się ukoło nie urwie. To mam nadzieję, że mam moc. No, właśnie. Tyle z mojej strony. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie. Zatem zamykam 43. sesję Rady 10. Słoszowice, zwaną na dziś na godzinę 14. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję.